Gmina Goleszów wspólnie z Fundacją Orlen odrestaurowała pomnik upamiętniający osoby rozstrzelane przez gestapo w cisownickim lesie w trakcie II wojny światowej. O historii tego miejsca opowiedziała nam pani Teresa Waszut, emerytowana nauczycielka z Cisownicy, która pamięta uroczyste odsłonięcie pomnika w 1968 roku. Były tam w odstępach cztery drewniane krzyżyki w takich odstępach. I zastanawiałam się, tak pytałam ludzi, których poznawałam, mieszkańców i tłumaczyli, że w tym miejscu zostali rozstrzelani więźniowie przywiezieni wielką ciężarówką o świcie, wcześniej mgły wtedy nie było, Cisownica nie była tak rozbudowana i właśnie ci, co gospodarze wcześniej wstają do pracy, widzieli, że ta ciężarówka stoi i obstawa niemiecka. I wśród osób, które po prostu ściągnęli z tego samochodu, z tej ciężarówki, znalazła się również kobieta. Oni zauważyli to. Powtórzyła to niejaka pani Pilchowa, że widziała. I dano im narzędzia i kopali doły pod miejsce swojego egzekucji. I ta kobieta zrozpaczona, być może matka, klękała przed tym, czy SS-manem, czy żandarmem, trudno mi powiedzieć, bo ja to opowiadam znam. Klęczała i obejmowała za nogi tego żandarma. Odtrącili ją i kiedy doły wykopali, rozległy się strzały. I to więcej osób, mieszkańców Cisownicy potwierdziło. Jak mnie to nurtowało, nie było tam żadnego pomnika w 57. Tak się złożyło, że w 1968 roku prowadziłam drużynę harcerską, bo się zobowiązałam, że będę na harcerstwu po obozie i ten warunek był, że trafiłam do Cisownicy. I kierownik ówczesny, Antoni Skiba, zlecił mi, że mam przygotować sobie mowę, bo będzie odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom hitleryzmu. Naturalnie przygotowałam się wcześniej, harcerze robili, czynili wywiady, po domach chodzili i właśnie to, co wspomniałam, że jednemu z moich podopiecznych harcerzy opowiedziano to zdarzenie i tą kobietę tak mocno wyeksponowano, obejmującą, jak ona była upokorzona, jak błagała, ale nic nie pomogło. I potem zaraz nie podchodzili, bo to była godzina policyjna, prawda? I teraz ja tą mowę wygłosiłam, cała szkoła. Wszyscy uczniowie byli, kierownikiem właśnie był ten Antoni Skiba. Jest tu obecna też koleżanka, emerytowana już teraz dyrektorka, rdzenna cisowniczanka, bo ja nie rdzenna, prawda? Ale co mnie, proszę pana, bardzo zastanawiało, dlaczego jest na pomniku ofiarą cisownickim ofiarą. A z tych opowiadań, z tych sugestii, z tych wywiadów harcerskich potwierdzało się jednoznacznie, wszyscy, z kim rozmawiałam, że to były przywiezione osoby. I bolało mnie to, że ja uczestniczyłam w tym odsłanianiu tego pomnika, a jest tam nieprawda. Teraz, w tym okresie, kiedy tak trudno nam się po prostu zorientować, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest jakieś tendencyjne. I ja jestem wdzięczna
gminie Goleszów obecnie, obecnej gminie Goleszów, że pomyślała, żeby to odnowić, ten pomnik, ale że zaistniała prawda. Ja powtarzałam to, kiedy na wywiad przyszły osoby z Urzędu Gminy, zwróciły się do mnie, że podobno uczestniczyłam w tym odsłonięciu tego pomnika, ale też powiedziałam, że mnie to boli, czemu nie ma. I teraz powiem panu, że mam pełną satysfakcję i wierzę w prawdę, że pokolenia cisownickie będą wiedzieć, że tu ginęli również jeńcy, nie wiem, Polacy na pewno. I prawdę teraz dowiedzą się tej prawdy, historycznej prawdy, bo świadkami są ludzie, już poumierali ci, większość tych, co w tym. Ja żałuję, bo powinno być po prostu w szkole zanotowane z tych czasów, kiedy ja po prostu odsłaniałam, byłam zaangażowana w harcerstwo i zawsze wartyśmy trzymali harcerzy. I dzisiaj się szczególnie wzruszyłam w tym momencie, kiedy harcerzy z Dzięgielowa, bo jak się dowiedziałam, bo tu drużynie prawdopodobnie nie ma, a ja jestem pasjonatką harcerstwa i wnuczka teraz w Cieszynie, która mieszka, też do harcerstwa należy, przypomnę, cieszę się. I tu akcentuję to, że gmina Goleszów sprawiła, że znamy prawdę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.